W tym roku Politechnika Opolska rozpocznie realizację 3 zadań inwestycji budowlanych. Są to zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Pierwsze to modernizacja budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ulicy Wareńskiego 4 na potrzeby realizowanego projektu unijnego pod skróconą nazwą Cenabis. Wartość projektu to 3,7 miliona złotych. Będzie zrealizowane to zadanie w przyszłym roku, zakończone w 2015 roku. Drugie zadanie to termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynku numer 2 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w drugim kampusie Politechniki Opolskiej przy ulicy Pruszkowskiej 76. Wartość zadania 2 miliony 100 tysięcy złotych, termin realizacji pierwszy kwartał 2015 roku. Trzecie zadanie, najnowsze, do którego teraz podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to modernizacja domu studenta Zygzak przy ulicy Mikołajczyka. Wartość zadania to prawie 9 milionów złotych. W tym roku dostaniemy do przerobienia 1 789 tysięcy. Wszystkie trzy inwestycje realizujemy korzystając z dofinansowania środków zewnętrznych. Dwa z nich są dofinansowane w 80% ze środków unijnych. Na budynek numer 2 będziemy się starać o dofinansowanie wkładu własnego z ministerstwa. Natomiast Zygzak będzie w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczy się Politechnika.